Cześć, z tej strony Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy o warzywach. Warzywa na keto to wciąż temat, szczególnie dla osób, które zaczynają, dość trudny i nie wszystko jest jasne. Dlatego w dzisiejszym filmie powiemy sobie o tym, jakie warzywa można jeść na keto, jakich nie, jeżeli takie są, dzieląc ten okres na ketoadaptację, a później omawiając już sam stan ketozy i co robimy później, bo tutaj są znaczne różnice. Porozmawiamy sobie też o istotnych rzeczach pod kątem warzyw, jak je jeść i też o tym, co niektórzy warzywom zarzucają i jak sobie z tym radzić. Także kompleksowy przewodnik po warzywach z takimi moimi tipami, które dostają moi podopieczni z tabelą, właśnie dzisiaj przygotowałam dla Was. Zapraszam na odcinek. Tematem diet ketogenicznych zajmuję się już ponad 5 lat i w mojej pracy z podopiecznymi, a także w konsultacjach gdzieś online, w komentarzach z Wami, cały czas ten temat warzyw się przewija i uważam, że większość osób je tych warzyw za mało i nie do końca dobrze do tego podchodzi, bo jest właśnie bardzo wiele różnych mitów, niedomówień, jeżeli chodzi o warzywa. I do tej pory zdarza mi się, że ktoś mnie pyta, czy na przykład na keto nigdy nie będę mogła jeść cebuli albo pomidora. Otóż moi drodzy, dieta ketogeniczna z założenia nie wyklucza jedzenia warzyw, wręcz nie wyklucza jedzenia żadnych warzyw. Natomiast rzeczywiście, żeby wejść w stan ketozy podczas ketoadaptacji, ograniczamy znacznie węglowodany. I tym samym ograniczamy jej również z warzyw, ale nie ze wszystkich. I zacznijmy sobie właśnie od tego okresu ketoadaptacji, czyli taka pigułka wiedzy dla osób początkujących. Rzeczywiście są różne rodzaje warzyw i niektóre z nich tak można powiedzieć z definicji, mają dużo węglowodanów, więc nie są takie stricte ketogeniczne. I niektórzy idą na łatwiznę i po prostu podczas ketoadaptacji na przykład mówi się, że jemy tylko zielone warzywa liściaste albo kiszonki, koniec, kropka. Ktoś tam ewentualnie dodaje na przykład do tego kalafiora. Moim zdaniem to jest zbyt duże zawężenie. Ja rozumiem ideę, że chcemy jak najbardziej to uprościć, ale jednak zaraz Wam pokażę tabelę, którą przygotowałam, taką krótką ściągawkę dla moich podopiecznych. Uważam, że ona też jakby nie wprowadza tutaj dużego zamieszania, a po prostu jeżeli mamy tych warzyw na talerzu więcej, to po pierwsze większe prawdopodobieństwo, że będziemy jeść więcej błonnika, czyli nie będzie zaparć, szczególnie na początku naszej keto przygody, a poza tym nie znudzi nam się to tak szybko, no bo są osoby, które nie przepadają za warzywami, nie jedzą ich dużo, ale są osoby, które jednak te warzywa potrzebują wprowadzić, żeby wprowadzić większą różnorodność i to wręcz uważam, że w zdecydowanej większości przypadków jest dużo lepsze rozwiązanie. Także rzućmy okiem na moją tabelę. Zobaczcie, że mamy najpierw te warzywa, które możemy stosować, nazwałam to bez ograniczeń. Oczywiście wprowadzając gdzieś tam i trzymając się makro, bo to nie znaczy, że możemy zjeść na przykład tylko warzywa na dany posiłek, tylko trzeba to zbilansować odpowiednio z tłuszczami i białkiem, ale te warzywa, które bez większych ograniczeń możemy stosować, to są przede wszystkim zielone warzywa liściaste, czyli sałaty, szpinak, jarmuż, kiełki i tym podobne. Przyjmujemy, że jeżeli na przykład kupujesz miks sałat w takim opakowaniu, to takie jedno opakowanie miksu sałat to jest około 1 gram węglowodanów netto. Więc naprawdę bardzo mało, a no myślę, że mało kto potrafi więcej niż jedno opakowanie, a nawet z tym jest problem, zjeść do jednego posiłku. Tutaj wspomniałam o węglowodanach netto i węglowodanach brutto. Jeżeli ten temat nie jest Ci jeszcze bliski, to odsyłam Cię do filmu, gdzie mówię właśnie o tym, jak odejmować błonnik od węglowodanów, bo na keto w zdecydowanej większości przypadków operujemy węglowodanami netto i to je liczymy. Czyli mamy na przykład, powiedzmy, szpinak, odejmujemy od niego ilość błonnika i dopiero te węglowodany to są węglowodany netto, które nas interesują. Błonnik nie wchodzi nam do tej całej puli węglowodanów. Także
zielone warzywa liściaste, jedno opakowanie takiego miksu, to jest około 1 gram węglowodanów, więc spokojnie możemy to jeść i to nam też zwiększa tą ilość jedzenia na talerzu. Kolejna pozycja to kiszonki. Kiszonki możemy jeść, dlatego że w procesie kiszenia, w procesie fermentacji, te węglowodany, które nawet tam były, one są zamieniane, właśnie zjadane przez te bakterie fermentacji, dlatego w kiszonkach tych węglowodanów również jest bardzo mało, a są to bardzo fajne probiotyczne rzeczy, szczególnie w takim sezonie jesienno-zimowym, kiedy nie mamy już dostępu w ogóle do świeżych warzyw. To jest naprawdę fantastyczna metoda właśnie na obróbkę różnego rodzaju warzyw i spokojnie możemy po nie sięgać w większej ilości, czyli czy zjesz jednego ogórka kiszonego, czy zjesz 6, spokojnie możesz zjeść ich więcej, nie będzie z tym problemu. Tak samo z kiszoną kapustą i różnymi innymi warzywami, które oczywiście też możemy kisić. Dalej przechodzimy do różnych warzyw kapustnych. One też nie mają dużo węglowodanów, przyrządzanie sobie z nich różnego rodzaju surówek, czy robienie czegoś na przykład a la keto bigos, spokojnie możemy te kapustne warzywa też jeść w większej ilości. Jeżeli oczywiście nie mamy problemów typu wzdęcia, jakieś problemy z trawieniem tego, problemy jelitowe, chociaż one zazwyczaj, nawet jeżeli występują, to po ketoadaptacji, a nawet już na ketoadaptacji się zdecydowanie zmniejszają i po prostu nie ma gazów na keto, tak w skrócie. To jest ta tabela, którą tutaj Wam pokazuję, to jest tabela warzyw i owoców, więc to oczywiście tutaj znalazło się też awokado, które jest owocem, ale też można je jeść spokojnie w nieograniczonych zbytnio ilościach, bo ma głównie błonnik, jeżeli popatrzymy na węglowodany, a jest świetnym źródłem tłuszczu. Ale przechodząc dalej, mamy grzyby, które również możemy spokojnie jeść w większych ilościach, tam jest mało węglowodanów, a one też fajnie wchłaniają tłuszcz, na przykład jeżeli coś podsmażamy na patelni, dodamy grzyby, to ten tłuszcz z patelni, który też powinniśmy prawdopodobnie jakby zjeść w tym posiłku, jeżeli to jest obliczone dobrze, możemy właśnie dzięki tym grzybom łatwiej sobie przyswoić. No i również oliwki. Oliwki są świetnym źródłem tłuszczu i je również możemy spokojnie sobie spożywać w większej ilości. Kolejna tabela, ta środkowa, to warzywa, które powinniśmy mieć pod kontrolą. I ja przygotowałam właśnie dla moich podopiecznych i także dla Was taki uproszczony schemat, jak to w łatwy sposób sobie dopasować. Czyli pomidor, ogórek, papryka, cebula to są takie warzywa, które mają ciut więcej węglowodanów i dobrze jest na ketoadaptacji nie jeść więcej niż połowę sztuki tego na przykład pomidora. Oczywiście mówimy tutaj o normalnym pomidorze, a nie pomidorkach koktajlowych. Ich to tak spokojnie, myślę, że 10 można zjeść. I jasne, że nawet na ketoadaptacji jest miejsce w posiłku na całego pomidora, ale jeżeli tego dokładnie nie liczymy, a jemy tak na oko, a chcemy jakby wejść w stan ketozy, no to takie założenie jest jak najbardziej właściwe, czyli połowa danego warzywa. Dalej mamy cukinię, szparagi, rzodkiewkę, selera naciowego. Tutaj mniej więcej do 200 gramów na posiłek tych warzyw możemy spokojnie spożyć na adaptacji. I warzywa, które mają troszkę więcej tych węglowodanów, to kalafior, brokuł, dynia, bakłażan, fasolka szparagowa do 100 gramów na posiłek. To jest taka bezpieczna ilość i zobaczcie, nawet dynia tutaj się zmieściła, jeżeli oczywiście zjemy ją w odpowiedniej ilości. I pozostałe z listy warzyw, które ja dopuszczam na ketoadaptacji, czyli taka moja lista produktów na ketoadaptacji, też ją Wam tutaj podlinkuję. No i jagody, maliny, borówki, truskawki, wiśnie, porzeczki, maksymalnie na garść, ale mówię, to jest taki bonus, bo dzisiaj mówimy o warzywach, a tutaj są owoce. Natomiast produkty, które na ketoadaptacji raczej z natury są wykluczone, to ziemniaki i bataty, wszelkie właśnie skrobiowe produkty, te warzywa skrobiowe nam na keto odpadają. Także strączki, groszek, fasola, tego typu warzywa strączkowe, one też mają dużo węglowodanów. Nie wliczamy w to, jak może zauważyliście, fasolki szparagowej, która się rządzi swoimi prawami i można ją nawet na ketoadaptacji spokojnie spożywać w umiarkowanej ilości. I nie jemy tego, co rośnie z natury pod ziemią, czyli warzywa korzeniowe, marchewka, seler, pietruszka, buraki. One mają dość dużo węglowodanów. To nie znaczy, że jeżeli sobie dobrze marchewkę na przykład zbilansujemy w surówce, to nie możemy jej zjeść, szczególnie na surowo, bo jeżeli weźmiemy gotowane te warzywa, na przykład chcemy zrobić sobie rosół i zjeść też te warzywa z rosołu, na przykład w postaci takiej sałatki warzywnej, którą często się w Polsce do obiadu przyrządza, no to one tych, może nie węglowodanów będą miały dużo, ale mają wysoki indeks glikemiczny, więc to nie jest najlepsza opcja.
Ale rzeczywiście na początku adaptacji u większości osób w uproszczonej formie sprawdzi się wykluczenie tych warzyw korzeniowych, czyli tego, co rośnie pod ziemią. Następnie kukurydza jest bardzo słodka, to są głównie węglowodany, więc ją też odstawiamy. No i tutaj też wchodzą pozostałe owoce. To jest temat ketoadaptacji i w ten sposób, jeżeli nie liczymy tego wszystkiego dokładnie w jakimś programie albo nie korzystamy z gotowego jadłospisu, możemy sobie dopasować ilość warzyw i jak widzicie, tych warzyw jest całkiem sporo. Nawet niektórzy moi podopieczni, którym układam jadłospisy, mówią, że nigdy nie jedli tyle warzyw, co w tym adaptacyjnym jadłospisie, bo naprawdę to jest świetne źródło błonnika. Patrzymy na węglowodany netto, a nie brutto, więc tutaj całkiem sporo tych warzyw można zjeść, a także objętościowo nam to wypełnia posiłek. Tłuszcz no jest gęsty kalorycznie, ale jest go mało. Jedna łyżka tłuszczu to już około 100 kilokalorii, także dzięki takim dodaniu sobie tych warzyw mamy poczucie większej sytości w żołądku, szczególnie do momentu, do kiedy nie przestawimy się na to paliwo długofalowe, kiedy już przestajemy powoli odczuwać ten głód, bo to też się wydarza na ketoadaptacji, ale nie tak od razu. To jest moment ketoadaptacji. Jeżeli przejdziemy ketoadaptację i wchodzimy już na bardziej długofalowe keto, to następują zmiany. I to, do czego ja naprawdę zachęcam większość osób, to do zwiększania puli węglowodanów. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć dokładnie o ile, bo to jest bardzo indywidualna kwestia. Osoba z cukrzycą nie może ich zwiększać tak bardzo drastycznie. Osoba z jakimiś innymi problemami hormonalnymi czasem wręcz powinna zwiększyć tą pulę węglowodanów albo ładować węglowodany raz na jakiś czas, na przykład raz na tydzień. I to mogą być węglowodany z tych wykluczonych, czyli na przykład ziemniaki, czyli na przykład bataty. Także spokojnie warzywa tego typu mogą się tam zmieścić. Ale również, na przykład jeżeli lubimy, nie wiem, buraki, szczególnie w sezonie i mamy ochotę sobie takie buraki jeść, to na nie również jest miejsce. Moim zdaniem powinniśmy dążyć do tego, żeby z czasem mieć jak największą właśnie elastyczność metaboliczną, czyli móc jak najwięcej tych warzyw sobie wprowadzać i nie z jednej strony być może pozostawać cały czas w stanie ketozy, ale nawet jeżeli wyjdziemy z tej ketozy, to też jest fizjologiczne, korzystamy przez jakiś czas z węglowodanów i potem przełączamy się na przykład z powrotem na paliwo z ciał ketonowych. Dlatego te warzywa na keto fajnie, jeżeli są w większej ilości, jeżeli oczywiście nam to nie szkodzi. To co ważne, warzywa są źródłem witamin i im więcej kolorów na Twoim talerzu, tym więcej tych witamin sobie dostarczysz. Im większa różnorodność, tym nasz organizm jest lepiej odżywiony. Najgorsze, co możemy zrobić, to złapać się, nie wiem, za ogórka kiszonego i paprykę na przykład czerwoną i po prostu jeść to codziennie. A to się bardzo często zdarza, bo to jest łatwe, bo się do tego po prostu przyzwyczajamy. Ale po pierwsze, ta bioróżnorodność tego, co jemy, idzie w dół i to nie jest dobre, nie jest to też dobre dla naszego mikrobiomu. No a po drugie wreszcie nam się to znudzi i wtedy zaczyna się ochota na podjadanie, ochota na słodycze i różne inne rzeczy, które nam tutaj wpadają, bo po prostu to nasze jedzenie nie było dobrze zbilansowane. Bardzo fajny przykład naszych przodków. Dawniej ludzie jedli dużo więcej różnych warzyw. Mówi się, że nawet kilkanaście do 40 różnych rodzajów warzyw jedli dziennie. A my nieraz jemy kapustę kiszoną do obiadu i to jest jedyne warzywo na przykład, jakie niektórzy jedzą i ja to bardzo często widzę w wywiadach dietetycznych, które mi odsyłają podopieczni. Nie mówię, że tak jest u wszystkich, ale zastanów się, czy tak nie jest u Ciebie, czy nie jest tego za mało. Więc moim zdaniem powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najbardziej zwiększać po prostu ilość tych węglowodanów z warzyw i również samych warzyw i spokojnie buraki, nawet czasem gotowane, jeżeli nam bardzo po nich nie skacze cukier, jeżeli je zbilansujemy z odpowiednią ilością tłuszczu i białka w posiłku, czy właśnie te warzywa korzeniowe, czy nawet jeżeli komuś nie szkodzą strączki, ma ochotę na jakąś fasolę, na zupę meksykańską, którą ja bardzo lubię, z dobrą wołowiną i właśnie z fasolą. I jeżeli nie wybijacie to z keto albo nie wybijacie to z dobrego samopoczucia i dalej osiągasz to, co chcesz osiągać, to dlaczego nie? Można to wprowadzać. Owszem, są osoby albo są momenty, kiedy te warzywa nie wszystkie są wskazane i jeżeli na przykład mamy problemy jelitowe, to pewne warzywa mocniej fermentują i przy
SIBO. Znowu, jeżeli ten temat Cię interesuje, odsyłam do filmu, który na ten temat nagrałam. Czasem rzeczywiście trzeba ilość tych warzyw ograniczyć i posłuchać swojego organizmu i zobaczyć, co mu służy, co nie. Jeżeli na przykład mamy bardzo duże wzdęcia, nie wiem, po dyni, kapuście, to na ten moment prawdopodobnie te warzywa również warto ograniczyć i po prostu z czasem wprowadzać, sprawdzać, czy już nasze jelita pod wpływem na przykład żywienia dobrze zbilansowanego ketogenicznego się uspokoiły, czy stany zapalne się zmniejszyły i czy my możemy na nowo wprowadzać te warzywa, bo powinniśmy, tak jak już mówiłam, dążyć do tego, żeby mieć tego jak najszerszą paletę. To, co ważne, to pamiętajmy o tym jedzeniu lokalnym, czyli im dłuższą drogę dane warzywo przeszło od momentu, kiedy się je wyrwało, zebrało, do momentu, kiedy ono trafiło na nasz talerz, tym mniej tych wartości odżywczych. Czyli starajmy się kupować to, co rośnie lokalnie i też to, co jest sezonowe. Na wiosnę moje keto wygląda zupełnie inaczej niż na jesień czy w zimie. Więc tutaj też warto to oczywiście sobie dopasowywać i myślę, że to są takie istotne rzeczy, no, które po prostu powinniśmy wziąć pod uwagę. Pomidor zebrany latem to jest zupełnie inny pomidor niż kupiony w sklepie w zimie, no jakby nawet pod kątem wartości odżywczych nie do porównania. Powiedzmy sobie jeszcze o tym, co w warzywach niektóre osoby może odstraszać. Mowa tutaj o różnych substancjach antyodżywczych, które w warzywach rzeczywiście mogą być. Na pierwszy ogień weźmiemy goitrogeny. Goitrogeny są to takie substancje, które hamują wchłanianie jodu przez naszą tarczycę, dlatego szczególnie przy problemach z tarczycą, przy niedoczynności tarczycy, powinno się je ograniczać. To nie jest tak, że my żadnych goitrogenów nie jesteśmy w stanie zjeść. I ja w ogóle jestem daleko od takich skrajnych stwierdzeń. Natomiast rzeczywiście najbardziej chyba bogate w goitrogeny są soja, jest tofu, są jakieś właśnie, jest fasola, groch, również brokuły czy kalafior, kapusta, brukselka, a nawet może też być, właśnie goitrogeny znajdziemy w zielonych warzywach liściastych typu jarmuż czy rukola, więc te produkty warto po części ograniczyć, szczególnie jeżeli mamy na przykład problem z naszą tarczycą, wiemy, że gdzieś tam mamy niedobory jodu, to w takim wypadku możemy je ograniczyć. Jeżeli na przykład, nie wiem, lubimy brokuły, to możemy je po prostu gotować i jeżeli sobie zjemy takiego brokuła ugotowanego na przykład na parze, czy upieczonego jakkolwiek, to spokojnie nie musimy się obawiać, że robimy sobie krzywdę. Natomiast no, jeżeli jemy po 2 brokuły dziennie non-stop i to jest nasze główne warzywo, no to w takim wypadku może to stanowić problem. Od jakiegoś czasu głośno jest o lektynach. Są to takie białka, które rzeczywiście zawierają się w warzywach, które mogą, mówiąc bardzo skrótowo, rozszczelniać nasze jelita. I zrobiła się taka moda na ograniczenie lektyn. Wszystkie lektyny są złe. Moi drodzy, po pierwsze, nie jest tak, że my w ogóle sobie z tymi lektynami, czyli tymi substancjami, białkami antyodżywczymi, że sobie z nimi w ogóle nie radzi nasz organizm, bo on sobie z nimi radzi. Poza tym, już będąc na keto, ograniczamy te lektyny, bo najwięcej lektyn mamy w zbożach i w strączkach, a tu zarówno zboża, jak i zazwyczaj strączki sobie ograniczamy, więc już automatycznie tych lektyn jest mniej w naszej diecie, niż w takiej diecie, gdzie te produkty występują. Kolejna sprawa to mówimy głośno, niektórzy krzyczą o tym, że nie jedzmy lektyn, bo one mogą rozszczelić nasze jelita i to jest po części prawda, ale nie mówi się o tym, że lektyny mogą też działać przeciwzapalnie, przeciwbakteriobójczo czy grzybobójczo i w niektórych przypadkach mogą mieć wręcz korzystne działanie dla naszego mikrobiomu. Więc tutaj zobaczcie, nigdy nic nie jest czarne albo białe, tylko występują też jakieś szarości i jeżeli nie mamy problemów większych, nie odczuwamy po jedzeniu warzyw i ta nasza dieta, tak jak mówię, jest różnorodna, a nie skupiamy się na dwóch po prostu warzywach na cały tydzień, to nie powinniśmy się moim zdaniem obawiać tych lektyn. I nieraz na przykład właśnie wszystko zrzucamy na, niektórzy zrzucają radykalnie na lektyny, ale z drugiej strony na przykład stosują bardzo dużo słodzików albo przetworzonej żywności, jakiegoś spalonego boczku. Uważam, że to jest dużo gorsze podejście. Także substancje antyodżywcze w warzywach są, ale nie uważam, że to jest jakieś ogromne zło i u większości osób nie mają one takiego negatywnego wpływu i dużo więcej jest korzyści
z jedzenia warzyw różnorodnych, ze zwiększania naszej adaptacji na te węglowodany z warzyw, niż jakichś niekorzystnych skutków. Podsumowując, na ketoadaptacji, która rządzi się swoimi prawami, warto ograniczać szczególnie niektóre warzywa i tak, żeby po prostu ilość węglowodanów netto była odpowiednia na dany dzień. Po ketoadaptacji staramy się je zwiększać. Pamiętamy o tym, żeby jeść sezonowo, żeby jeść lokalnie. Jak możemy mieć swój własny ogródek i sobie tam uprawiać marchewkę, to ona będzie fantastyczna, nawet na keto. I staramy się nie podchodzić do tego tak bardzo radykalnie. Przede wszystkim dbamy o to, żeby nasze żywienie było różnorodne i żeby słuchać też swojego organizmu, jeżeli on już jest w równowadze. No bo jak nie jest, to nie wysyła nam do końca poprawnych sygnałów. Także moi drodzy, tego Wam życzę. Nie bójmy się warzyw, nie bójmy się węglowodanów. Zdrówka i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!